chodź, chodź stary. Poznaj moją mamę, to jest tam. Pani bardzo Barbara. Mi miło. Wow. To jest pan stary. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ładna sukienka. Ładna twarz. No, Marek miał rację, jesteś idealna. Super sukienka. Ale wiesz co? Odejdziemy. Chodzę jak maszyna, chcę to iść na druga w głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te wskrzy. Mam ci wszystko, oni broń. Siema, jestem Marek, właśnie ta dziewczyna. Hejka. Jak masz na imię? A, czekaj, masz nawet tutaj. Mam zapisane, specjalnie zapisałem sobie jej imię, żeby nie zapomnieć. Drodzy Państwo, ta właśnie oto dziewczyna, wariatka, wpadła na świetny pomysł na film, który właśnie dzisiaj sobie zrealizujemy. Stwierdziła, że skoro istnieją dwie osoby, takie jak stary kamerzysty oraz moja mama, no to czemu by ich, wiecie, nie połączyć. W tym filmie umówimy ich na randkę, a przede wszystkim biorę swojej mamie ubrania, makijaż jej zrobię. Oczywiście zrobię to w swoim stylu, żeby wyglądało ohydnie, ale to mniejsza, przekonacie się o tym w dalszej części tego filmu. I tutaj, w tym miejscu, jak wiecie, powinna być ściana prestiżu. Lecz zachodzą w ścianie prestiżu małe zmiany, ponieważ ta osoba zostanie wylosowana właśnie w tym momencie. Wejdźmy sobie na dowolny film na moim kanale i losujemy. O, niech będzie tutaj Barbara Dworak. Zapisujemy Barbarę Dworak na ścianie prestiżu. Barbaro, gratulujemy takiego wyróżnienia. Pójnik będzie widniał na ścianie prestiżu właśnie oto w tym miejscu. A jeżeli ty chcesz znaleźć się na ścianie prestiżu, to kliknij taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole. Za kamerą stoi służący. Cześć, cześć. Powiedz coś ciekawego, a nie stoisz jak taka. Ja mała. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł ich łączyć. Stary kamerzysty to menel. Jak to zły pomysł? To jest wspaniały pomysł. Porozmawiajmy o tym. Ja posłucham argumentów dwóch chamek umysłowych. No ja nie, twoja mama nie będzie zadowolona. Jak to nie? No nie będzie, no. No dobra, no ale zobaczymy. Żeście się wykazali. Nie będę tego komentował nawet. Zapraszam do oglądania. O, fajnie, że jesteście. No cześć, córeczko. Ja to co? No, dzień dobry. O, widzę, że już zupełnie wspólną szafę macie, skarpeteczki nasze. Nie, ale słuchaj, musisz wziąć tą wariatkę. Ja jej nie chcę, ona mi wszystko uprzykrza, ona mi niszczy życie, niszczy mi filmy. Weź ją, mamo, proszę, ja nie chcę tej wariatki, przyniosłaś mi ją tutaj, rozumiem, że chciałaś dla mnie dobrze, ale ja jej nie chcę, ona jest nienormalna. Ona cały czas mi dotyka, niszczy mi wszystko, niszczy mi życie. Ja jej nie chcę, mamo. O, nie no. Bo nie pamiętam jej imienia, ona jest dla mnie tak bezwartościowa, że nie pamiętam jej imienia nawet. I przestań się do mnie przytulać, co ty robisz, szopkę przed moją mamo, wyrzuć ją. Wiedziałam, że to jest najlepszy wybór, jaki mogą dokonać. Dobra. To możesz się tak zachowywać. Dobra, idzie stąd. Wszystko będzie dobrze. Nie, nie idę stąd. Ty chyba sobie żartujesz. Dobra, słysząc, jak oni się kochają. No, jest miło. Co ty o tym myślisz? Jej. Sieć no, tutaj. No najlepszy wybór, jaki muszę nie mogłam dokonać. Trochę jestem normalna, no ale... Ale ja nie się, proszę, marka, prawda? No nie ma co, szkoda życia niszczyć sobie. Tyle lat żyłam sobie spokojnie, przeprowadziłaś mi wariatkę, która mi życie niszczy. No ale widzę, że... Nikt jej nie chce. Zorganizowała. Weź ją z powrotem. Dobrze się czuję. Dobrze, mamo. Ona już tutaj zostanie. Nieważne. Chcesz usiąść czy woli stać? No, w sumie możemy sobie usiąść. Służąca nie potrafi odsunąć krzesła. No ale jak ja nagrywam. Znasz jako ojciec kamerzysty, czy nie? Nie znam. To jest, znać? To jest taka osoba, która bardzo lubi różne rzeczy, lubi różne zabawy, dancingi i tak dalej. No generalnie taki wiejski chłopak, ma około 40 czyli wiemy, po kim kamerzysta to ma. Ma tak około 40-50 lat i właśnie ta twoja dziewczyna zaproponowała mi, żebyście się spotkali. No Karolinka na pewno, nie? Mogę ją za chwilę tutaj zawołać i się przyzna na 100%. Karolinka? No naprawdę, to ona ma taki pomysł. Czemu ty mnie we wszystko grabiasz? Idź stąd. Idź. A wczoraj co zrobiłeś? Wypad. Do Niemiec nie wyszedł tutaj przy mnie. To co, spotkasz się z tym ojcem? To musisz sobie sama usunąć, bo tutaj absolutnie mowy nie ma. Nie mogę się na nią patrzeć. Zacznę jej mordę. Tego nawet z twarzą nie można nazwać. Ja nie wiem, Marek, dlaczego ty się w ten sposób zachowujesz. Ja tutaj aż czuję smród z niej. To jest niewychowane. Może to jak się w ogóle mówi? Tam to się urwało, no, takie zwierzęta. I te nogi na stole? Dziecko! Mi już absolutnie. Moja wizyta chyba się za bardzo przedłużyła. Żałosne zachowanie. Po co ty tutaj przychodzisz? Weź ich stąd. Chodź, ja tu mieszka. Na zakupy. I co teraz powiesz? Skoro powiedziały, że jadą na zakupy, to w takim razie poproszę ją, jak ona ma? Karolina. Żeby kupiła od razu mojej mamie ubrania. My nagramy to sobie z sprzedajki. No dobra, okej. No w każdym razie jedziemy za nimi. Okej. Ale jest problem. Jaki? Gdzie tak właściwie jedziemy? Nie wiem, no musimy do nich jakoś zadzwonić, gdzie one są. Muszę zadzwonić do tej wariatki. Dobra, a ty wiesz, gdzie jedziemy, czy nie? No nie wiem. No to tyle chciałem wiedzieć. Ze mną prostych słów używasz, tak? Nie rozwijaj zdań, bo nie wychodzi ci to. To co, mam wpisać telefon Karolina? A ty masz jej numer zapisany w ogóle? Nie wiem właśnie. Dam na głośnik, niech wszyscy słyszą. Halo? Halo, wariatka? No cześć. Jak ty masz na imię? Karolina, masz nawet na ręku zapisane. Widziałem, że ma na imię Karolina. Dobra, gdzie jesteście? No. Już jesteśmy pod sklepem. Jakim? No ty jesteś głupia czy głupia? Pod jakim sklepem jesteś? Tyle chcę wiedzieć. Tam, gdzie jest Calvin Klein. No dobra, tyle chciałem wiedzieć.
Żeby wszyscy musieli być tacy głupi. Jak się o coś pytam, to chcę krótkiej odpowiedzi. Co, ja mam rozmawiać z pod ludźmi? Dobra, dobra. Bez przesady, no. Dobra, jedziemy. To już mnie wszystko denerwuje. Jestem. A ty co tu robisz? Ja na zakupy przeszedłem. Akurat tutaj? Dobrze, mamo. Nadałam z kim dziale? W takim razie jako osoba, która się zna na ubraniach. Mamo, powiem ci tak, nie masz gustu, wybierzmy coś innego. Ale powiem ja teraz ci... dla Karolini cię wybierało. No to najpierw wybierzemy dla ciebie. Sukienka. Wiesz, jak to wygląda? Mamo, zaufaj mi, jaki masz rozmiar? XXL? Nie. To jaki masz rozmiar? Na ciebie będzie Marek za. Coś to wygląda jak fartuch lekarski. No dobra, ale weźmiemy to. Co, na operację przeprowadzę? Ale no przecież wiesz, co chcemy dzisiaj zrobić, tak? To musimy to wziąć chyba. Ale ona chyba musi dobrze wyglądać. No to będzie dobrze wyglądała. A ty, co mówicie? Jak ty masz na imię? Błażej. No właśnie, co sądzisz o tym? Spoko, nie, no, w sumie, no. No to chyba sobie jaja z mnie robisz. No to według ciebie brzydko wygląda. Dobra, weź to kup i założę, no. Co, mamo? Zadowolona jesteś z zakupu? No, zobaczymy, w sumie nie przymierzyło. Piękna kukieneczka. Piękna, piękna jest po prostu. Mamo, zaufaj mi, będziesz tym wyglądała jak księżniczka. Naprawdę. Zaufaj. Co ja miałem jeszcze dalej w planach zrobić? Pomalować ją, tak? Pomalować miałeś się. No. To jedziemy na miejsce do domu i pomalujesz ją. To po cholerę przyjeżdżaliśmy tutaj. No, żebyś jej kupił coś. Przecież ja mam w domu od cholery damskich ubrań, to po co przyjeżdżaliśmy specjalnie tutaj? No, żebyś kupił to. Jezu. Dobra, nieś to. Dobra, dawaj, lecimy. Może tobie coś kupić przy okazji? Nie, nie, ja wszystko mam. Kochanie, nasz mi buziaka? No, oczywiście. Mamo, pocałować się z nią? No, twoja sprawa. To co, całujemy się? Ty świnio głupia! Jak wam się podobało? Nie spodziewałam się tego po tobie. On miał być prestiżowy! Jestem, dawaj buziaka. Nie! Co, już nie chcesz? Się obrzydliwe. No, dawaj buziaka, no. Dzwonimy do starego kamerzysty? No zadzwoń. Mam do niego zapisany numer telefonu. Wy to rozumiecie? Mam zapisany numer telefonu do starego kamerzysty. Bierzemy tutaj, połącz, o, w ogóle mam Samsunga, nie wiem czemu. Dobrze, weźmy na głośnik ojca kamerzysty. Zapytaj się, za ile będzie. No, przede wszystkim muszę się o to zapytać. Halo? Siema, małolaki! Siema, stary. Aktualne nadal to, co ustalaliśmy, tak? Jasne. Słuchaj, ja tak odpisowałem mamuśkę, że będziesz w niebo wzięty. To jest taka, jak ty to byś powiedział, ale... zajebista sztuka, że no nie wiem, co ja mam ci powiedzieć. Tak, no jest fajnie. Ogarnięta, idealnie, no. Co ja mam ci dużo tutaj mówić? Będziesz zadowolony, ojciec. Kiedy będziesz? Słuchaj, jeżeli w ciebie jest taka zajebista sztuka, to ona będzie wyjebana, mówić na pewno. Wsiadam w Warszawie i lecę, poczekaj. Za ile będziesz? No za 20 minut, małolaci. Dobra, dobra, to czekamy na ciebie, ja jeszcze tutaj kończę. Ją malować i zobaczysz, stary, na pewno będziesz zadowolony, na pewno. Do zobaczenia, małolaki! Siema, stary. Podjarany w cholerę. No, a śmieszny. Oj, będzie się działo na dzisiejszym filmie, dlatego oglądajcie do końca. Dobra, chodź, mamę przygotujesz jeszcze. Tak, trzeba ją jeszcze pomalować. No, powiem ci, mamo, jeszcze to drugi raz. Pięknie wyglądasz, weź to nagraj od góry do dołu. Pięknie, pięknie, naprawdę. Super, cudownie, nie? Jak księżniczka z bajki normalnie. Popciuszek. Cholera, taka piękna kobieta. Stary będzie zachwycony. Jeszcze musisz malować. Weź ten, zrób makijaż. No, ja ty musisz pomóc. Ja mam ci pomagać. To może ona będzie robić, a ty. Dobra, weź ty, może się lepiej mnie słuchaj, a nie wymyślasz sobie. Co ty się masz? No mamo, staramy się jak najlepiej możemy. O, dobra. Przyjechał? Tak, stary już przyjechał, jesteś gotowy, żeby zobaczyć starego? Cześć, stary, ale weź worek za. Siema, małolacik, ale nie w przejściu, no gdzie, no weź wyjdź. Weź worek za. Ale worek za. A po co mi worek? No bo nagrywam ale wszystko. Ale no co ty, przecież... no przecież ja jestem umówiony teraz na randkę, ale tak? Ale ja ci matki nie wydam, jeżeli będziesz bez worka. Nie, najpierw wyjdź tutaj na zewnątrz, się przywitaj, bo ja w progu się nie witam, chodź. No to cześć, siema, małolacik. Ale ja nie jestem, czemu, żeby ona od razu mnie zobaczyła? No stary, spokojnie, później cię zobaczę, najpierw w worku, bo ja to wszystko nagrywam. Dobra, to ja nakładam worek, tak? Ale do domu nie wchodzisz. Dobra. Ja ci matkę podstawię za 20 minut do samochodu. Nie mogę się już doczekać. A jakim samochodem jesteś? A, to na pewno się jej spodoba, tobie też. Ale, czyli jakim? Potrzebą. O, moja mama lubi w takie Porsche. Wyobrażasz to sobie? Będzie zajebisty, stary, dobra. To... Ale zacierka. Jedź do samochodu. Ty widzisz, jak on jest napalony? Na nią? O cholera. Się boję, że on mi coś zrobi z tą mamą. Może nie mogę powiedzieć na filmie tego jednego wyrazu kluczowego, ale trzeba mieć na pewno pilnować, żeby jej nigdzie nie zabrał. Dopiero wtedy będzie. Ale wariatka jednak wiedziała, kogo wybiera. Mamo, cudownie wygląda. No jak? Ten piękny makijaż, ta piękna suknia. Na pewno spodoba się temu wielkiemu nie prezesowi mu się ogromnej firmy. To jest wysoko usytuowany mężczyzna, dojrzały, przystojny. Ale po co nie dajesz mi informacji? No ty mi to samo mówiłaś, jak mi dałaś tą wariatkę, w ogóle wyjdź. Ale jak ty mnie w ogóle nazywasz? Nie jestem żadną wariatką. Karolina, tak? No już przestań. Nie pamiętam jej imienia, no ona dla mnie nie ma żadnej wartości, i zero. I co to w ogóle za wariatkę? Weź się, zamknij. Popisuję się jak zwykle przed swoją mamą. A ty co robisz? Ja już chcę mieć to zrobić.
za sobą. Nienormalna jesteś. I nie idziesz z nami nigdzie. Ja nigdzie nie idę? Nigdzie nie idę. Się zaraz przekonamy. No to się zaraz przekonamy, bo zostaw mnie nienormalna. Mamo, ten ojciec kamerzysty czeka w swoim najnowszym Porsche za ponad 2 miliony złotych. W sumie masz za jakąś gohara? Człowieku. No, przepraszam, ale naprawdę, Porsche. Tak po prostu, Porsche. No, ale na mnie to nie robi wrażenia. Dobrze, to drodzy państwo, wychodzimy. Także tutaj znajduje się prawdziwy, stary, kamerzysty. Tak. To jest ten jego samochód, Porsche 911. Chodź, stary. Poznaj moją mamę. To jest tam. Pani bardzo Barbara. Miło. Wow. To jest pan stary. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ładna sukienka. Ładna twarz. No, Marek miał rację. Jesteś idealna. Super sukienka. Ale wiesz co, to było tak myślałem, że do przewidzenia, no bo zobacz po nim. I tak jakoś sądziłem, że pewnie będzie prawdopodobieństwo. Jak on jest niby idealny, no to ty jesteś mega idealna. Podobasz mi się, fajna jesteś. A jak wrażenia? Nie wiem, co jak, a... No, naprawdę. Tak jak Marek opisywał. 100%, nie? No, idealna kobieta jaki, dla idealny ciebie. Idealny mężczyzna wszystko. Dla ciebie. Mamo. Mi się podobasz, naprawdę. No, zobacz. Ja jestem normalnym, no, nawet można... Ja nie chcę się tego przedłużać. Patrz, jakim on samochodem przyjechał, specjalnie dla ciebie. No, naprawdę. Gdzie zabierasz moją mamę? Do restauracji? Nie zwracaj uwagi na samochód. Samochód to jest tylko tam, że Porsche, wiesz, materialna. Na to się nie patrz. Co, nigdy. Do restauracji jedziecie? Zobacz, jaki to jest idealny mężczyzna. Zamieszkacie razem, będziecie mieli trójkę dzieci. Będę miał siostry, braci. Ty będziesz miał idealną kobietę. No, Marek, żyć, nie umierać. Ty masz zawsze najlepszy pomysł, ja dokładnie, o tym wiem. Dokładnie, dokładnie. Widzisz, mamo. Może pojedziemy na jakieś lody czy coś? Do restauracji. Do restauracji, o! Do restauracji. A jaki to w ogóle ma sens? Mi bardzo zależy na tym, żeby mamo. Ciebie bliżej poznać. No naprawdę. Właśnie miałam tylko poznać ojca, tak? Tego twojego przyjaciela. No to no, ale myślę, że wiesz, jakiś... się bliżej. Ale nic więcej. Ale jak już tutaj mamo, się spotkaliśmy, to możemy sobie poświęcić więcej czasu. Zrobiłam tobie przyjemność, ubrałam się w tą kietkę. Mamo, no proszę. Posprzątam cały dom. Jak już się spotkaliśmy, poświęciliśmy sobie czas, to może poznamy siebie bliżej. Posprzątam cały dom, naprawdę mi miło. Dobra, miejmy to za sobą, nie wiem, naprawdę? Te lody. Jedziemy? Do restauracji pojedziemy. Do restauracji. Mamo, jak się z nim spotkasz, to ja obiecuję, że na studia pójdę. Też ty i tak przemyśl idziesz na studia. Przemyśl to sobie, zobacz. No ale pójdę na jeszcze lepsze. Na 10 lat. Jesteś naprawdę taki. Konkretną kobietą. Przemyśl nie wiem, to co, sobie. Jedziemy? No jedziemy. Zobacz, kręc... jakim Porsche pojedzie. Za co tam jest w środku? tego nie kręć, co jest w środku. To nie moje. Mówiłem, że to... Weź to. Mówiłem, że to Menel jest. Dziecko, naprawdę muszę? Dobra, pójdę na studia 10-letnie. Skakuj. Obiecuję, będę najmądrzejszym człowiekiem no na właśnie, świecie. Proszę. Siadaj, śmiało. Śmiało wsiadaj. No nie zawsze życie jest kolorowe, ale to jest idealny mężczyzna dla ciebie. Mamo, zrozum. Pozwól, że sama sobie będę wybierać. A jeszcze jaki film będę miał? Jeżeli zachcę. Wiesz, ja powiem ci, że nie jestem nachalnym mężczyzną, ale mi się wydaje, że to będzie okej. Okay. Wiesz, jak będziecie jechał, to przygazuj. Nie będę robił. Masz taką kobietę. No ale widać, że ona jest bardzo mądra i wiesz, na niej taka dzieciniada to wrażenia nie robi, jakby te tam przygazówki. Dobra, stary. No. Także życzę ci miłego dnia. Dziękuję bardzo. Musisz dać mi znać SMS-em, jaką restaurację wybierzesz, a to widzimy się, tak? Dokładnie, trzymajcie się. Służąc. Co jest? Ostra jazda, nie? No, to jak wieśniaczku brałeś. Komu się podoba. Wiesz co? Tutaj jest za dużo dziwnych rzeczy się stało, żeby to opisywać. Pa, pa! Pa, mało leci! Bym się zaśmiał, ale się nie śmieję na co dzień. O, ale ją zawiózł, ale pojechali. To widzimy się później. Okej, także widzimy tam starego kamerzysty, który jedzie. Tutaj niestety wariatka nas odwiedziła. Jest służący. I co? Wiemy już do jakiej restauracji idziemy. Do jakiejś chińskiej rzekomo. Ale ona nie wie, że my ją nagrywamy, nie? Teraz? No. No nie wie, no. Przecież jest w samochodzie ze starym, tak jak no, żeby się nie zorientowała, nie? Nie, no co ty. Ja siedzę z tyłu, to mogę sobie nagrywać. Nawet całą trasę mogę nagrywać. Porsche. No, fajne. Synu. Co tam? Jak tam? Podobało się? Ledwo co żyje. Przecież to normalnie, nie wiem. Jakby pierwszy raz samochód dopiero A co się stało, mamo? Nie było fajnie? No śmierdzi, jakieś piwsko tam porozlewane na podłodze. Dla mnie to są komplementy. Brudne. Dziękuję. Szumanie... Ale jako mężczyzna twojego życia byłby okej? Okay? Nie. Ale zobacz, mogłem ją czymś zainspirować jednak, widzisz? Zwróciła uwagę. No tak właśnie, jakby właśnie. Było za kolorowo, to no. By było niedobrze, nie? Działa podryw. Idziemy? Zobaczcie, kto jest idealny, przystojny, piękny mężczyzna. To chodźmy do tej restauracji. Ale to tutaj jest. Zapraszam, chodź. Ej, stary. To jest tutaj? Tak, to jest tutaj. To jest twoja restauracja? Tak, to taka jest śmielina najlepsza jest. Restauracja. Ta twoja mama musi jeść w miejscach najzdrowszych, najlepszych. Potrawy muszą być sporządzone przez najlepszych kucharzy. I to A jest widzisz, właśnie drzwi, tutaj. To jest w ogóle otwarte? No jasno, zobacz.
Dobrze, nie ma informacji, może jakiś cud, że nas puszczają ludzie z worka. Nie, no dobrze, 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 dobrze. To wejdźmy. No proszę. Wejdźmy, wejdźmy. My się tylko rozejrzymy i wyjdziemy jeszcze na chwilę na zewnątrz. Dobrze. Weź tutaj nagraj kawałeczek, jak to wszystko tutaj wygląda. Żeby nie wydzierać się w restauracji, to wyjdziemy sobie. Zostań z moją mamą, okej? Okay? No jasno, oczywiście. To jest to, może w ogóle już nie wracajcie, co? Nie no, wrócimy za chwilę, wrócimy. Ty to widziałeś? Jest jakaś melina, a nie restauracja. Co on zrobił? Zobacz jak to wygląda, zobacz jakie drzwi. To jest w ogóle jakoś... Ty przecież tutaj nie ma nawet nazwy tej restauracji. Nie no i... Rzeczywiście, ale gdzie nie ma on? Żadnych napisów. To coś się zatrzymało jakieś 20 albo 30 lat temu w czasie. No, jestem pod wrażeniem. Ale to tak o mojej matki nie poderwie. Nie wiem, czemu w ogóle moja mama się na takie coś zgadza. Ja też nie wiem. To jest dziwne. W ogóle nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Zostawiamy ich samych, czy wchodzimy? No wejdźmy, musimy to nagrać. Chyba, że sam nagrasz. No nie, chodź ze mną, no. Będzie mi raźniej. Nie wiem, jakoś... Obrzydza cię to, co? Mega. Fuj. A jeszcze ten zapach. Kamerzysta by tutaj się przydał. On by jeszcze podłogę wylizał. Masakra. Że takie coś jeszcze istnieje. Co, mamo, siadasz tutaj? Zobacz. Co się stało? Już sobie usiadł. Jak ci się podoba? Fajnie, nie? Ale gorszej restauracji nigdy nie byłem w swoim życiu. To jest najgorsza, jaką do tej pory odwiedziłem. Powiem tak, ze względu na Marka... Świetna restauracja. To świetna super. Restauracja. Mi się bardzo dziękuję podoba. Bardzo. Dzięki. Wystrój. To jest dla mnie komplement. Piękny komplement. Widzisz, jak to jest. Rybki akwarium jest. Zobacz, muzyka nastrojowa. Zobacz, jaka rybka. To jest głowa. Prawdziwy mężczyzna. Zabrał cię w takie miejsce. Romantycznie. Nie mam syna, jakie ty miałeś cel w tym. A ty czego tutaj szukasz? Ja? No po co przyszłaś? No, przypilnować cię. Wszędzie jesteś. Jestem twoją dziewczyną, no to dobra, muszę być. Nie odzywaj się najlepiej. Sam się nie odzywaj. Wyjdź stąd. Nie. I co? Fajna masz bluzę ogólnie. No fajna, już niedługo dostępna na sklepie. Byłeś kiedyś w gorszej restauracji? Nie, nie byłem. To jest chyba najgorsza. Ale kaczuszka idealna, normalnie. To jaka chrupiąca. Sobie za mną. Ale co? No jedzenie. Jakim to... sosiku od razu, zobacz, patrz. Skandal. No może widzę, że sobie zamówiła, co ty chciałaś coś czy nie? Nie, słuchaj, idziemy z tym. Ale czemu, no weź zostań z nim, no. Przecież widzę, mamo. Że szlika ci leci. Co, czego masz dosyć? No dawaj, zostań, kawałek możesz spróbować sobie śmiało. Może chciał na niego tak? No mamo, serio, chcesz co ty, iść? Żarty sobie robisz? Nie zostaniesz zostań. Z nim? Nie, idziesz. No mamo, idziesz. Co, nie chcesz tutaj zostać? Nie. No. Na pewno, bo drugiej takiej okazji nie będzie. No nie będzie okazji, lepsza kaczuszka więcej dla mnie, to pan. No to cześć, nie? Trzymaj się. Dobra, to cześć stary. No siema, nie? Trzymajcie siema. Się na razie, nie? To nie, maj maj. Mamo, a co to? O co ci chodzi? Mamo, powiesz mi? Zrobiłam to tylko dla ciebie, tak? No ale i naprawdę są granice. Otworzysz drzwi? Służący? Wiesz co, dzisiaj to już sobie samą będę otwierać. Już na dosyć tych wycieczek, tego wszystkiego. Jest, nareszcie. Co się, mamo, stało? Ja się ledwo tutaj wytrzymałam. Jeszcze w takim towarzystwie. W jakim towarzystwie? Skąd ty w ogóle oderwałeś? No to jest... To jest człowiek. To jest ojciec kamerzysty. Ja myślałem, że on będzie chłopakiem twoich marzeń. O co ci chodzi? Żartuję sobie. No chodź, chodź tu. Tak jak mi znalazłeś tą głupią wariatkę. No to tak jak... ja nie jestem głupią wariatką. Tak jak ja tobie znalazłem tego faceta. No nie chcę z nim być. Znajdź różnicę. No tak ładnie się ubrałaś, byś miała no, chłopaka swoich ubrałam. Marzeń. Dziękuję za takiego chłopaka swoich marzeń. Widziałaś, jak on się zachowuje? No, nie podoba ci się. Rozumiem, ja nie chcę żadnego chłopaka, co ty mi wymyślasz? Wiesz co, ja myślałam, że czuję się samotna. Ja? Samotna? To co, nie chcesz mieć starego kamerzysty? Nie, nie chcę. Chciałam zrobić sobie przyjemność. Wracasz z nami do domu, czy sama jedziesz? Sama jadę. Cześć. Drodzy państwo, widzicie tutaj 100 tysięcy łapek w górę, a moja mama po raz kolejny spotka się z ojcem kamerzysty, tak? Dasz radę ją jakoś przekonać? No, postaramy się. Jeżeli wbijecie te łapki w górę, to czemu nie? Myślę, że da się coś wymyślić. Nie wiem, dziwnie wyszło w każdym razie. Drugie ich spotkanie będę musiał zdecydowanie lepiej zaplanować, żeby jednak moja mama z może nim została. Może jakąś ty restaurację wybierzesz, a nie? No, ta restauracja była masakryczna, nigdy chyba nie byłem w gorszej. Pozory. Dobrze, w takim razie już nie przedłużając, to była wariatka. Karolina. Ja jestem Kruszwil. Drodzy państwo, pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia.